To jest w ogóle samochód łącznika? A tak. I jaki porządek? I nagrywa się, tak? To się kameruje? Na pakę nie zaglądajcie. Na pakę nie zaglądajcie. No czekaj, no to ten, czołóweczka i lecimy. No szczęść Boże, ksiądz Paweł Broński, Faro TV. Witam Państwa bardzo serdecznie z Wyspy Wisła w Stężycy. Towarzyszymy pielgrzymom grupy garwolińskie, łaskarzewskie, a ze mną siostra Eliza, która jest łącznikiem w grupie numer 8, czyli grupie, która idzie z dekanatu łaskarzewskiego. Siostro Elizo, proszę naszym widzom wytłumaczyć, na czym polega funkcja łącznika. Proszę wytłumaczyć, że nie jest łącznik, to nie jest łucznik i że to nie jest maszyna do szycia. Co robi łącznik na pierwszej pielgrzymce podlaskiej? Jak sama nazwa mówi, łączy grupę z kierownictwem pielgrzymki i załatwia wszystkie sprawy, które trzeba załatwić od tak zwanej kuchni, czyli nocleg, wodę, pomoc w przemarszu grupy na trasie. Czyli donosi, tak? Łącznik donosi. Czasami nawet donosi wodę. Tak, a tak szczegółowo, jak wygląda dzień łącznika? Od czego się zaczyna? Łącznik bierze udział w mszy świętej porannej? Tak, jak najbardziej łącznik bierze udział w mszy. Później razem z grupą rusza na trasę. Jest cały czas przy grupie. Jest też taki moment, kiedy muszę niestety grupę opuścić, żeby ogarnąć jej nocleg, tak? Sprawdzić, czy pole namiotowe jest właściwie przygotowane, czy jest zaopatrzone w wodę. I wracam do grupy i dalej jestem przy grupie. Czyli siostra Eliza jest nie tylko łącznikiem, ale też i w pewnym sensie kwatermistrzem. Okej. I sekretarką jeszcze. Dobrze. Natomiast kiedyś mój kolega, który był przede mną przewodnikiem grupy dęblińskiej, mówił: pamiętaj, Paweł, że łącznik jest łącznikiem księdza przewodnika, a nie łącznikiem grupy. Czy siostra Eliza wie, o czym mówię? Jakie zagrożenia czyhają za tą właśnie rzeczywistością, że siostra ma kluczyki, ma auto i ma przestrzeń bagażową, osobową, którą można byłoby wykorzystać, zwłaszcza jak pielgrzym jest zmęczony? Jak pielgrzym jest zmęczony, to od tego ma służbę medyczną, żeby mu pomogła. Czyli widzę, że siostra Eliza też jest przeszkolona i ma właściwe podejście. Natomiast chyba siostra przyzna, że rzeczywiście bywa tak, że pielgrzym, który już jest na wyczerpaniu swych sił fizycznych, a może już i psychicznych, próbuje kombinować. I wtedy albo, no właśnie, jak to wygląda? Jak to wygląda w łaskarzewie? Bo może w łaskarzewie jest wszystko okej. W każdej grupie jest podobnie. Od tego jest głowa łącznika, żeby nie dał sobie na nią wejść. A jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdu, mijanie pierwszej kolumny, jak to wygląda? Czy jest to stresujące dla siostry? Od ilu lat siostra posiada prawo jazdy? Prawo jazdy posiadam od 28 lat. Tak, dobrze mówię. Jestem 30 raz na pielgrzymce, zarówno pieszo. Od 7 lat jestem łącznikiem, tak już na pełny etat, że tak powiem. Nie jest już to dla mnie stresujące. Staram się przy grupach przejeżdżać ostrożnie, ale zdarzają się sytuacje również niebezpieczne z winy pielgrzymów, przez ich nieuwagę. Tak, czasami pielgrzymi są zmęczeni, właściwie idą tak już na pamięć, czasami ktoś się wysunie, trzeba mieć oczy dookoła głowy i tak, i bardzo, bardzo uważać. Ja też właściwie przemierzam pielgrzymkę jeżdżąc za kółkiem i to wozu transmisyjnego, czyli busa, który ma ponad 9 metrów i mam taką technikę. Kiedy dostanę zielone światło, kiedy chorągiewka zielona idzie w górę, owszem, ruszam. Mimo przynaglenia służby porządkowej robię to jednak bardzo, bardzo powoli, żeby nikogo nie zaczepić, zwłaszcza na gabaryty auta, ale siostra zauważyła, że nie wszyscy kierowcy tak właśnie działają. Może tutaj taki apel byśmy skierowali też za pośrednictwem naszej telewizji do tych wszystkich, którzy będą oglądać nasze filmy, a może odwiedzać, bo bardzo często to są też odwiedzający, to są bliscy. No i mają troszkę inną metodę. To znaczy, jak widzą, że już jest zielone, to gaz do dechy i po pierwsze spaliny, które osiadają na tych wszystkich pielgrzymujących, a po drugie ogromne niebezpieczeństwo. Skierujemy taki apel do kierowców.
Przede wszystkim ograniczone zaufanie, bo służba porządkowa to też ludzie. Więc zanim wyjedziemy zza grupy i ją zaczniemy wymijać, to zachowajmy tą szczególną ostrożność jako kierowcy. Jednocześnie też słuchajmy tych porządkowych. To, że jesteśmy długo za grupą czasami trzymani, to nie dlatego, że porządkowemu się tak podoba, tylko dlatego, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, zarówno kierowcom, jak i tym, którzy pielgrzymują. Wróćmy jeszcze do tej funkcji łącznika w grupie, w pielgrzymce. Trzeba podkreślić, że samochód łącznika to nie jest samochód bagażowy, prawda? Nie jest, choć czasami się zdarza, że jest. Czasami tak właśnie tak jest. Ale mam pytanie, które mnie bardzo intryguje. Jak siostra to robi? Wprawdzie wyście chyba dzisiaj dopiero ruszyli, ale jak to siostra wczoraj? No to tym bardziej pytanie jest aktualne. Jak to siostra robi, że wasze auto jest... To jest wasze auto? To jest auto użyczone przez darczyńców na czas pielgrzymki. Dostajemy go zatankowane i w takim stanie, w jakim otrzymaliśmy, w takim stanie mamy je oddać. No naprawdę wielki szacunek za ten porządek, ale to chyba ta estetyczna wrażliwość kobieca sprawia, że rzeczywiście ten porządek jest tak utrzymany. Jest, tak, jest utrzymany. No i brawo, gratulacje. Na razie żadnych strat w ludziach i w sprzęcie? Nie ma. Nie ma. Ja obliczyłem kiedyś, ale to było, o Jezu, 10 lat temu chyba, dałem swój samochód, który był dość świeżym autem, no nie nowym, ale dość świeżym. No i nie było takiego darczyńcy w Dęblinie, a prowadziłem grupę dęblińską, więc dałem swój prywatny samochód. Proszę sobie wyobrazić, że było takich bardzo poważnych zarysowań, chyba ze 4, tam obliczyli po 500 zł 2000. Myślę, że przy dzisiejszych cenach to byłaby dużo większe. Ale czego się nie robi z miłości do pielgrzymki. Siostro, kogo siostra by chciała na koniec pozdrowić, bo jest taka możliwość? Przede wszystkim chciałabym pozdrowić całą moją rodzinę, przede wszystkim wnuka Nikodema, jak również wszystkich pielgrzymów będących w tej chwili na trasie, szczególnie w naszej pieszej pielgrzymce podlaskiej. Ja również dołączam się do tych wszystkich pozdrowień. Pozdrawiam szczególnie naszych widzów i pielgrzymów duchowych, którzy za naszym pośrednictwem uczestniczą w tegorocznej pielgrzymce. Mam nadzieję, że trochę wam pielgrzymkę przybliżyliśmy i że zostało tu wyjaśnione, kim jest łącznik w pielgrzymce. Dołączajcie do nas póki czas, bo naprawdę jest fantastycznie, pogoda sprzyja, a te treści tegoroczne, no i atmosfera, która jest co roku, są po prostu niesamowite. Ksiądz Paweł Brojski, Faro TV. Do zobaczenia, usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Lajkujcie, subskrybujcie i Faro TV.